za kim będą tutaj wszyscy kibice. Na niebiesko Japończyk Shin Yamamoto, teraz na naszych ekranach. To jest Hammerle. Hernandez. I na żółto Amerykanin Alex Daybolt. Mały finał, walka o miejsca od 5 do 8. Jak mówiłem już wcześniej, Puchar Świata dla Pierre'a Wauthier. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Walka o kolejne miejsca i teraz proszę Hammerle i Hernandez. To jest pierwsza dwójka, trzeci jedzie Daybolt, czwarty jest Japończyk Momono. Hammerle Hernandez, no ale Hiszpan, proszę, naciska, naciska tam Austriaka i to już on jest pierwszy. Hernandez, Hammerle, Daybolt Momono. No, czy Hiszpan wytrzyma presję, czy teraz nie popełni żadnego błędu? Ma kilka metrów przewagi, jest w dobrej sytuacji. No i mały finał może być dla gospodarzy. I chyba będzie już, chyba teraz Hernandez żadnego błędu nie popełni. Tak jest, no jeszcze próbował tam z nim walczyć Hammerle, ale to jednak Hiszpan. Przed Austriakiem, Amerykaninem i Japończykiem. Śpiewy na trybunach, no właściwie trudno tu mówić o trybunach, na widowni. Cuarta posición, sensacional actuación de Regino Hernández. Enhorabuena, Regino. Fantástico en Baqueira Berets. Więc Regino Hernández, jak słyszymy, speaker ogłasza tę jego piątą pozycję, a już za chwilę no, chcieliby podobnego scenariusza hiszpańscy kibice. Chcieliby, żeby Lucas Eguibar powalczył o zwycięstwo, żeby oba finały, i mały, i wielki, były dla Hiszpanii. Jeszcze raz tutaj Hammerle. Bardzo dobrze wystartował, no ale Hernandez od początku był blisko. Naciskał Austriaka, aż w końcu wyszedł na prowadzenie. Tutaj właśnie już Hiszpan jest pierwszy. No a za chwilę, proszę Państwa, ostatni przejazd Pucharu Świata w snowboard crossie w sezonie 2015-2016. Wielki finał.